Antydepresanty to nie narkotyki, ale to też nie tabletki, które można łykać bez żadnych konsekwencji, jak tylko poczujemy się gorzej. Tym bardziej, że coraz większa ilość badań obala teorię, że to niski poziom serotoniny jest główną przyczyną depresji. A co za tym idzie, podważa to również skuteczność antydepresantów typu SSRI, czyli selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Oczywiście to nie jest tak, że antydepresanty nie działają w ogóle, bo w niektórych przypadkach ich stosowanie jest faktycznie uzasadnione i może nawet uratować życie. Natomiast chciałbym, żebyśmy w tym odcinku zrozumieli, jak działają antydepresanty i poznali ich zalety i wady. Idea, że główną przyczyną depresji jest niski poziom serotoniny, została zaproponowana przez psychiatrów około 60 lat temu i bardzo szybko rozpropagowana przez firmy farmaceutyczne, które rozpoczęły produkcję leków typu SSRI, czyli selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Reklamowano je jako leki, które dzięki swoim właściwościom hamowania reabsorpcji serotoniny przez neurony od razu podniosą jej stężenie w naszym mózgu i sprawią, że poczujemy się lepiej. Bardzo szybko leki te stały się popularne, a obecnie są jednymi z częściej zażywanych leków na całym świecie. Tylko problem polega na tym, że do dziś nie ma praktycznie żadnych dowodów, że to niska serotonina jest główną przyczyną depresji. Dodatkowo według psychiatry doktora Marka Chorowica do tego dochodzi jeszcze jeden bardzo poważny problem, że wśród objawów odstawienia antydepresantów pojawiają się obniżony nastrój, spowolnienie, problemy z koncentracją i pamięcią, stany lękowe i wiele innych objawów przypominających zaburzenia lękowe i depresję. Przez co, kiedy pacjent odstawiający antydepresanty wraca do psychiatry, może usłyszeć, że skoro objawy wracają, to może właśnie powinien brać antydepresanty dłużej i niekiedy z tego powodu ludzie mogą brać antydepresanty przez lata, nie zajmując się prawdziwą przyczyną problemów i myląc objawy odstawienia antydepresantów z objawami przeżywanej choroby. Dlatego te objawy dla osób z depresją czy zaburzeniami lękowymi powinny być informacją, że być może warto zacząć ostrożnie i powoli przerwać branie tych leków wraz z równoczesnym uczestnictwem w terapii. Aby zobrazować, jak duży problem wiąże się z nieodpowiedzialnym zażywaniem antydepresantów, warto zaznaczyć, że na początku antydepresanty były zarezerwowane tylko do naprawdę poważnych przypadków. Biorąc chociażby statystyki z Wielkiej Brytanii, jeszcze 30 lat temu nieco ponad 30 osób na 1000 było na antydepresantach. Natomiast w 2011 roku było to już prawie 180 osób na 1000. Przechodząc do nowszych statystyk, obecnie ponad 100 milionów ludzi na całym świecie bierze antydepresanty, a 43 miliony w samych Stanach Zjednoczonych, w tym 15 milionów przez ponad 5 lat. W Polsce statystyki również nie wyglądają ciekawie, ponieważ w 2021 roku 1,5 miliona Polaków kupiło antydepresanty i był to wzrost o 59% względem roku 2013. Warto też zwrócić uwagę na to, że według badań ponad połowa użytkowników antydepresantów nie ma uzasadnienia medycznego do ich używania. Jak działają antydepresanty? Powstało kilka hipotez, jak działają antydepresanty. Jedną z bardziej popularnych jest tak zwany model skoncentrowany na chorobie, z angielskiego Disease Center Model. Przykładem tego podejścia są antybiotyki, które mają za zadanie zabić bakterie i rozwiązać problem, czyli w tym przypadku infekcję. Niestety przez długi czas antydepresanty były reklamowane w ten sam sposób. To znaczy, że antydepresanty zabijają depresję, tak jak antybiotyk zabija bakterie. Podejście to zostało rozpropagowane na początku lat 60. przez psychiatrów i bardzo szybko rozpowszechnione przez firmy farmaceutyczne, które reklamowały takie leki jak chociażby Zolofit, informując, że na obniżony nastrój najlepiej łyknąć tabletkę. Z początkiem lat 2000 zaczęły się jednak pojawiać badania, które poddawały wątpliwość niską serotoninę jako przyczynę depresji, a tym samym skuteczność antydepresantów. Obszerne badanie, w ramach którego przebadano płyn mózgowo-rdzeniowy, krew, przeskanowano mózgi osób chorych na depresję, a także badano gen transportu serotoniny i nawet celowo obniżano poziom serotoniny dietą osób badanych, wykazało, że niska serotonina ma bardzo niską korelację ze stanami depresyjnymi i depresją, co obala hipotezę, że antydepresanty działają według modelu skoncentrowanego na chorobie. Jednak to, że nie ma żadnych dowodów na to, że antydepresanty rozwiązują problem depresji przez podniesienie poziomu serotoniny, nie oznacza, że antydepresanty całkowicie nie działają. Leki te u większości pacjentów powodują tak zwane odrętwienie emocjonalne, co oznacza, że osoba biorąca antydepresanty nie tylko nie odczuwa negatywnych emocji, ale nie odczuwa wszystkich emocji, w tym także pozytywnych. Co faktycznie na przykład w przypadku osoby, która ma poważne objawy depresji, na przykład plany
Jeśli dojdzie do odrętwienia emocjonalnego i złagodzi to również odczuwanie trudnych emocji, to może to uratować jej życie. Natomiast na dłuższą metę antydepresanty mogą pogorszyć jakość naszego życia, jakość naszych relacji, czy ogólnie odebrać nam radość z życia właśnie przez brak odczuwania wszystkich emocji. Poza tym wiele badań wskazuje na poważne skutki uboczne długiego zażywania antydepresantów, takie jak zmniejszenie libido, wzrost wagi, poczucie zmęczenia, problemy z pamięcią i koncentracją, a także problemy zdrowotne, takie jak zwiększone ryzyko zachorowania na osteoporozę, choroby serca, udar, czy w niektórych przypadkach przyspieszenie rozwoju nowotworu. Dodatkowo kontrowersje budzi również to, że badania porównujące zażywanie antydepresantów z lekami placebo wykazały, że osoby zażywające placebo wskazały po 8 tygodniach, że ich stan poprawił się o 8 punktów na 52-punktowej skali depresji. Natomiast wśród osób zażywających antydepresanty stan poprawił się o 9,2 punkty. W przypadku tej skali, aby uznać widoczną poprawę, to stan pacjenta powinien poprawić się o co najmniej 6 do 7 punktów. Dlatego według wielu badaczy badania te ukazują niezwykle niską skuteczność leków antydepresyjnych. Potwierdzają to jeszcze inne badania, które wykazały, że po 12 miesiącach stosowania antydepresantów zaledwie 5% pacjentów zadeklarowało znaczną poprawę. Jednak tutaj stanę w obronie leków antydepresyjnych właśnie w odniesieniu do osób mających myśli bądź plany, gdzie nawet nieznaczna poprawa może wpłynąć na ich decyzje i ochronić ich życie. Przy antydepresantach pojawia się jeszcze jeden problem. To znaczy fakt, że wiele osób biorących te leki nie może z nimi skończyć. Nie oznacza to, że leki te uzależniają użytkowników, ale że wraz z ich używaniem wzrasta nasza tolerancja na nie i wytwarza się fizyczna zależność od leku, przez co trudniej nam żyć bez antydepresantów. Dzieje się tak, ponieważ nasz organizm przyzwyczaja się do leku i odczuwa jego brak, gdy go odstawiamy. Typowe objawy nagłego odstawienia antydepresantów to mgła mózgowa, problemy z koncentracją i pamięcią, ból głowy, poczucie odrealnienia i depersonalizacja. Do tego mogą pojawić się także objawy fizyczne, takie jak objawy przypominające grypę, problemy ze snem, dreszcze, drgawki, nadciśnienie, nadmierna potliwość i nudności, a także objawy emocjonalne, które mogą być najbardziej dotkliwe, ponieważ objawiają się w postaci obniżonego nastroju, wręcz nastroju depresyjnego, stanów lękowych, poczucia lęku, a także ataków paniki, czy poważnych problemów ze snem. Dodatkowo to, że są to objawy odstawienia, a nie nawrót choroby, ukazują badania wykazujące, że nawet osoby nie mające wcześniej depresji czy innej choroby, a które brały antydepresanty np. z powodu silnego bólu i menopauzy, doświadczały tych objawów odstawienia. To właśnie z tego powodu osoby biorące antydepresanty mogą popaść w bardzo niebezpieczną pętlę, gdzie biorąc antydepresanty przez długi czas czują się lepiej, myślą, że mogą je odstawić, odstawiają antydepresanty, nagle pojawiają się te objawy odstawienia, więc wracają do antydepresantów. W taki sposób używając antydepresantów czasami przez długie, długie lata. Tutaj zaznaczam, że to również nie jest informacja, że leki antydepresyjne są złe i nie powinniśmy ich używać, natomiast w pewnym momencie warto zacząć je odstawiać, bo z czasem będzie to coraz trudniejsze. To jak w takim razie odstawić antydepresanty, żeby doświadczyć jak najłagodniejszych skutków ubocznych? Po pierwsze, warto odstawić je przy równoczesnym uczestnictwie w psychoterapii. Tak naprawdę głównymi przyczynami depresji i zaburzeń lękowych są trudne, przykre i stresujące doświadczenia, takie jak utrata pracy, rozstanie, choroba czy śmierć kogoś bliskiego. Dlatego o ile antydepresanty mogą przetrzymać nas w miarę stabilnym stanie, abyśmy dotrwali do psychoterapii i w ogóle byli w stanie w niej uczestniczyć, to jednak nie rozwiążą tych problemów, które musimy przepracować, żeby poradzić sobie z chorobą. Dodatkowo warto podkreślić, że badania nad psychoterapią wykazały, że uczestnictwo w niej dokonuje realnych zmian w naszym mózgu. Po drugie, najgorszym możliwym wyjściem jest zakończenie brania leków z dnia na dzień, a także podejście zalecane przez bardzo dużą ilość psychiatrów, które zaleca regularne schodzenie z dawki, np. po 5 mg na tydzień, które wykazuje porównywalnie niską skuteczność. Dlaczego? Największy problem w tym przypadku pojawia się, kiedy pacjent musi zejść z 5 mg na 0. Nasz organizm jest na tyle przyzwyczajony do leku, że nawet przy zejściu z tak małej dawki może odczuwać objawy odstawienia. Jak w takim razie najlepiej je odstawić? Najlepszym możliwym sposobem potwierdzanym przez coraz większą ilość niezależnych badań jest podejście nazywane hiperbolicznym zmniejszaniem dawki. Sposób ten odpowiada na to, jak zachowuje się nasz mózg w momencie odstawiania leku. Uproszczając to, dla naszego mózgu na ostatnim etapie wyjścia nawet mała ilość leku ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. Dlatego schodząc z antydepresantów, szczególnie na końcowym etapie, każdy 1 mg może mieć znaczenie i wpływ na możliwe efekty uboczne. Można zapisać to jako hiperbole, gdzie o ile na początku schodzenia skutki uboczne nie będą tak duże, ponieważ obserwuje się zmianę o 3 do 6 punktów procentowych, o tyle przy samym wyjściu każda ma
mała dawka ma znaczenie, ponieważ tam zmiany, które mogą powodować objawy odstawienia, wynoszą od 13 do 56%. Dlatego, aby złagodzić te objawy, warto szczególnie na ostatnim etapie wychodzenia zmniejszać dawkę o 1 mg na tydzień, co powoli przyzwyczai mózg do funkcjonowania bez leku. Natomiast zastrzegam, że w przypadku każdej osoby może wyglądać to nieco inaczej, dlatego warto odstawienie leku i tak skonsultować z rozsądnym psychiatrą. Na koniec chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że ten film nie ma na celu zniechęcenia kogokolwiek do korzystania z antydepresantów. Natomiast pamiętajmy, że szczególnie ich długie stosowanie wiąże się z różnymi skutkami ubocznymi i co najważniejsze, antydepresanty nie rozwiązują przyczyny problemu. Dlatego jeśli borykacie się z jakimś poważnym problemem, to równie ważne jest korzystanie z psychoterapii. Dziękuję za uwagę i życzę Wam dużo zdrowia psychicznego.